Cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku prezentacja i uruchomienie odbiornika Eltra mod 59.1. Odbiornik już pokazywany w shorcie, ale postaramy się je uruchomić. Jako zasilacz posłużymy się zasilaczem zewnętrznym i zobaczymy, czy radyjko działa. Egzemplarz zachowany w bardzo dobrym stanie, posiada nieliczne ślady użytkowania i gdzieniegdzie już wiekowo ślady zmęczenia na obudowie, ale można zakwalifikować odbiornik do bardzo dobrego stanu. Radyjko posiada oryginalny skórzany pasek na rękę do przenoszenia odbiornika. Wszystkie części są oryginalne. To co, spróbujemy je uruchomić. Oryginalny koszyczek na baterię. Niestety widać, że baterie prawdopodobnie już wiele razy musiały wyciec. Płytka nie nosi śladów nalotów z baterii i korodowanej miedzi, więc jest dobrze. Tak jak mówiłem, radyjko model Eltra mod 59.1. To co, spróbujemy je uruchomić. Zasilacz odpalony na 6 V. Radyjko żyje. Thank you.
Teraz zakres fal długi. Niestety, mimo szumu, zakłóceń na falach średnich i długich, nic więcej radyjko nie odebrało. Tak więc w najbliższym czasie radyjko do przeglądu, ponownego zestrojenia i na pewno będzie działało. Tak więc teraz zajmiemy się składaniem go z powrotem. Dziękuję za uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam.